Witam wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony Korle i zapraszam do kolejnej części przygód w grze Assassin's Creed Odyssey. I to już tych głównych przygód, mam nadzieję, że pełnych energii. Głos już chyba wrócił do normy, siły wróciły do normy, no i my wracamy do normalnych odcinków. Więc nim zaczniemy, też coś bardzo normalnego, a mianowicie rozdanie punktów zdolności. Rozwiniemy na maksa mistrzostwo skradania. Niech nas nie widzą. Czego oczy nie widzą, tego sercu nie żal, a nas to też tu nie boli, jeżeli nas nie dostrzegą. I do tego dorzuciłbym dużo lepiej rozwinięte niszczące strzał. Często z niego korzystamy, jest bardzo fajny, więc max jak najbardziej się przyda. No i jeszcze jeden punkt. Jeszcze jeden punkt. No pewnie, bierzemy sobie tutaj uzdrowienie i wszystko, co byśmy chcieli, mamy na maksa. Co prawda te tarcze są niezłe, tu spowolnienie czasu, gdy ktoś nas dostrzeże, też fajnie działa. Jednak życie wydaje się być najważniejsze. Zdrowie jest najważniejsze. Otóż to tak zawsze ciotki mówiły. Misja na dzisiaj. Ostatnio na live jakoś tak Asterix nam się wkręcił, więc myślę, że polecimy na olimpiadę. Zobaczymy. Nie wiem, czy olimpiada nie była czasem misją od tego króla, który okazał się czcicielem, ale tyle czasu minęło od tego naszego spotkania z nim, że mogę się mylić. Chociaż tak powiedzmy na 75%. Trzeba by było cofnąć, zobaczyć. O! Co to było? Nieistotne, nasz koń. Tym razem taki. Jednorożca zostawimy sobie na ewentualne spotkania na live, gdzie też podchodzimy nieco luźniej do tematu. Były pytania co do wątków romansu, jakie tam się przewijają. No to też chciałbym właśnie wspomnieć, że na live podchodzimy nieco luźniej do pewnych spraw. No a szczególnie jeżeli chodzi o romansy. No, z założenia romansujemy ze wszystkimi, tak żeby kogoś nie bolało, że coś nas ominęło. Chociaż tam. No właśnie, raz się nie spotkaliśmy z panem, no to zginął później. Więc po co tak siać, to śmierć. You're new. If it's training you want, we don't just take anyone. I'd appreciate training with a master such as yourself, but that's not why I'm here. Oh! King Pausanias asked me to bring the Pancration champion to Elise. Forgive me. I didn't know a royal messenger was coming. I'm Alcon, Testicles' trainer. Cassandra, of Sparta. If I may offer some advice before you get him, Testicles can be difficult. A gift of oil is known to put a person on his good side. Oil? A muscle rub. He believes it imbues him with the power of Heracles. Look in the village of Githion. His favorite merchant is there. Pauzoniusz, hamulcowy, czyli teraz już w 100% wiem, że to jest misja od czciciela. Może i dobrze. Winning the wreath is important for Sparta. You think he can do it? The other day he knocked out 6 men and a bull. And he only went to the market to buy fruit. That's why I had to send him to the island. Where can I find your champion? I sent Testicles to train on a small island in the Bay of Hades. It's good for him there, isolated, away from people. Look for the shipwreck of Nestor on the southern shore. Aby nie przyszło nam z nim walczyć. Can you tell me anything about Pancration? It's a mix of boxing and wrestling. A fearsome test of skill. Champions come from the farthest corners of the world to compete in Olympia, but not all walk away. I can't wait to see it. I need to get this champion of yours to Elise. I hope he lives up to your promise. Oh, he will. Look for his camp on the southernmost island in Messenia. Good luck. Good luck. Oil. Anything that'll make it easier to get Testicles to the Olympics. Oliwę można znaleźć w Lakonii. Mamy Lakonię, w południowej części lasu. Mamy las. Znajduje się na południe od rzeźby w osadzie. Czyli chyba mamy wszystko. Jest nawet prawdopodobnie, no może nie rzeźba, ale wieża. Ale wieża to prawie jak rzeźba. Halo, Ikaros, no właśnie. Wiedziałem,
że się dogadamy. Uczeń? Nie wiem, czego się można po nim spodziewać, ale mam nadzieję, że nie problemów. A dzień dobry, tak też was tutaj lubimy, szanujemy. Jak nam się kłaniają do stóp. Another slow day. Sorry, closed. I need oil, then I'll be on my way. There's a special one that Testicles uses. Ah, for Pankration fighters. That one has to be made fresh by the master, and he's gone. I'm not leaving without it. You don't understand. I'm nearly free. You're a slave? Yes, and in a good position. Doing this would be stealing from him. I know I'm asking for a lot, but I need this oil now. I could come back and talk to your master. Maybe explain the situation? What choice do I have? It's not bad, this life, if I have to stay. I'll give you the recipe, but that's as far as I go. You make it yourself. I can do that. Light a fire and gently heat oil of Athena to aid the infusion. When it's warm, just add a touch of cinnamon. Co dusze zachodu? Nie, no już jak poszliśmy tak daleko. Thank you. I hope it's worth my freedom. Let's see if I can get this right. Najpierw rozpala ogień, ogień podgrzeje olej. Czym to się różni? It had to be heated. Now, what oil did I need? Ateny. This one. The oil of Athena. I'll take some of this. Almost done. Now, to add. Najgorzej. Oh, this smells good. Everyone loves cinnamon. I hope he appreciates this. Ah, oh, it smells so good. I almost want to keep it for myself. Mam nadzieję, że nic nie pomyliłem. Koleżanko, będzie dobrze. Będzie dobrze, ale znowu tak, jak trzeba się mocno skupić na tych misjach. A jak nie będzie dobrze, to i tak go nie lubimy prawdopodobnie. Messeni. No pięknie, daleko szukam to, co mamy blisko. Messenia jest. Południowa część Zatoki Hadesa. Zatoka Hadesa jest tutaj. Na maleńkiej wysepce nieopodal wraku. Prawdopodobnie w tym miejscu, co oznacza jedno. Czeka nas wyprawa morska. Ale może da i dobrze. No, panowie, panie, jeszcze panie nam tu będą śpiewać. To już powoli gardła można rozgrzewać, bo zaraz bierzemy się do pracy. Cały czas myślę nad tym przepisem, czy czegoś nie pokręciłem. Szczególnie ten początek, który był... To trochę taki niezrozumiały, czym się różni rozpal ogień i później dolej do oliwy, a podgrzej oliwę na ogniu. Może to tak bardziej chodziło, że w jednym już mamy rozpalone ognisko i wtedy dolewamy oliwę, a w drugim oliwa jest w środku i dopiero wtedy podpalamy ogień. No, być może ma to jakąś różnicę. You'd think they'd just kill each other, like everywhere else. That's the magic of the Olympics. Sailing speed! No dobrze, to w takim razie widzimy się już za tym tutaj półwyspem chyba, na spokojnie. No, to zbliżamy się do celu. Pogoda jak zawsze, wymarzona, barowa bym powiedział. Ale wydaje się, jakby było nawet miejsce, gdzie moglibyśmy przycumować. Albo i nie. Albo i tak. Ulubiona piosenka na być może ulubionej wyspie. Zobaczymy, jak to się zakończy.
trochę brakuje może takich atrakcji, żeby drużyna wyszła, kompania, kamraci. Poszli wszyscy z nami na akcję. Chociaż jest chyba też taka jedna umiejętność, gdzie możemy zawołać skrzydłowego, żeby nam pomógł w czasie walki, czy też rozpraszał przeciwnika. Może warto by było to spróbować. Witaj, wielkoludzie. What do you want from the great champion Testicles? Can't you see I'm busy? I'm here to take you to the Olympics. Olympics? Fuck yeah! I'm going to be the champion. Champion! Cause I'm Testicles! Good. Let's set sail. Oh no. Can't possibly go now. Training, see? And I don't know if I'm up to going sailing on your booty. Booty? I have something for you. A certain oil. My oil? Oh, I could kiss you. No, you couldn't. Mógłbyś. Mógłbyś w Ellis. Może by się nie zdenerwował tylko. I've got your oil. You'll get it when we arrive. That's not fair! You don't want to use your special oil before the big fight, do you? Good point. Very good point. Let's get you to the Olympics then, huh? To the Olympics! The people need me! Well, we going? He'd better fucking win. Czuję, że mamy szansę wygrać, a jak nie, to mu pomożemy. O, Testicles. Nie najlepiej brzmi. Trochę kojarzy mi się z South Parkiem, odcinkiem, gdzie śpiewali Buffalo Soldier. Ale cóż, no, imię się nie wybiera. Płyniemy daleko. 5 km. Liczę na jakąś ciekawą pogawędkę. Tak interesująca postać. Your victory at the Pythian Games is legendary. Yes, I am. What made you kick him in the head instead of going for a grapple? Felt like it. Ah, improvisation. Therefore! Keep your opponent off guard. A good strategy. Strategies for people who don't hit hard enough. Prosto i na temat. No właśnie, strategia jest dla tych, co nie potrafią bić. Pick up the phone i płyniemy. Czyżby piraci się nami chcieli zainteresować? Oby nie. Oby nie. Tak się zastanawiam, jakby szybką podróż obrać i gdzieś przywołać naszą łajbę przy samym celu, ale wydaje mi się, że to raczej nie wchodzi w grę. Od tej strony jeszcze się nie bawiliśmy. No to w takim razie zobaczmy się już w okolicach Ellis. Nika, I'm gonna win! Are you excited for the games, Cassandra? Thrilled. Sparta! Woo! Stand, warrior, stand. Feet firmly planted, even in sand. Our spirits soar on high, for a Spartan never truly dies. Huh? It's a poem. A Spartan poet. Oh! Sparta! Rozumiem, to chyba jakiś taki przodek Herka. Czy jak temu też naszemu koledze z Primalu było? Alcybiades? Welcome to the Olympic Games. The party has officially begun. Alcibiades, I'm surprised you're wearing clothes. The day is young, little goat. A jak tam wesele, udało się? Are you here to compete, Alcibiades? Of course. I enjoy other physical exertions from time to time. Sure.
Żeby nie było, to nie ja. Who do you think will win the most wreaths this year? I will! Athens will surely rise to the occasion. I say Messenia! Has the sea air addled your mind? Sparta always takes Pancration, and many others too. You might know a lot about the past, but you know little about the future. To się dogadali. Who's that? That is Thorievs. The reigning champion. He's bloodthirsty, competitive, and has endurance to spare. Jealous? I don't think so. We haven't come all this way to stand on the dock. Quite right. Should you ever need a personal sparring partner? You? A skinny little Athenian? I'm the champion! Or gonna be. Sparta! Oh, a pity your brain isn't as big as your muscles. Let's get going. I needs to be oiled, before I goes to the games. Well, I would have been happy to assist, if you were in any state to compete. I likes to be oiled. Well, that's obvious. Yeah. You know. Oh. Come here. Gives us a hug. Surely he can swim. Well, it looks like you're the champion now, huh? I can't believe he's gone. Unprecedented. And you want me to compete in the Olympics? Stepping into a dead man's sandals. And Testicles isn't even digested yet. Oh, come, dear Cassie. Show them what you're made of. And show me while you're at it. Kurczę, polubiłem go. Where do I go to fight in the Pancration? The stadium in Olympia, naturally. I do love a good rough and tumble. You know people die in these events. What else goes on apart from the Pancration? There's javelin, which, of course, you know how that works. The athlete thrusts the long, smooth spear forward. Yes, I know. And then there's the foot races and the horse races. Sweat everywhere. A delight for the eyes and the nose. I need that wreath for Sparta. If it means I have to compete, so be it. The event doesn't start just yet. We could look around first. Olympia a truce is quite extraordinary. No, dowieść go dowieźliśmy, ale on już nie dowiódł swej siły. Zarządca. Pójdziemy do zarządcy, jednak będąc w tej okolicy fajnie by było mieć jakiś punkt szybkiej podróży, ale... Jak widać, nie jest nam to dane. Przybywa w Elis. Elis. Dolina Olimpijska. Łopanie, no to my nie mogliśmy tutaj na piechotę przejść ze wzgórza. Dolina Olimpijska na północny wschód od ołtarza Zeusa. To może być gdzieś tutaj. Gdzie tak naprawdę stąd to by było rzut beretem, o ile te góry są, ale raczej wyglądają na takie dostępne. Jedynie co, będąc już po tej stronie, fajnie by było sobie zaliczyć chociaż jeden punkt szybkiej podróży, a że później się nie męczyć. No i dobre. Tylko żeby jeszcze taki punkt gdzieś tu występował. Z tej strony słabo.
A znów nie chce się wierzyć, żeby nigdzie nie było możliwości sobie przycupnąć, synchronizować. Pytanie, kto w takim razie wymyślił tę ścieżkę przez morze? No te rolka spoko. A punktu jak nie było, tak nie ma. Idziemy w takim razie na północ. Może coś trafi się na szczycie ciekawszego, chociaż jak widzieliśmy, to jest też i dom przywódcy. Problemy, niekoniecznie możliwość synchronizacji. A podnieś żelaza. Parownia, tylko jakoś tak przywódcy brak. I miejsca też. Czyżby by czekała nas wycieczka konna? No, może to by nie było nawet takie złe, patrząc na to, że te krainy, jak płynęliśmy, wyglądały bardzo malowniczo. Więc zakładam, że potrafią cieszyć oko. No już chyba wiem, gdzie powinniśmy mieć punkt. My chyba tu niebawem wrócimy na te igrzyska. To tak jakoś się prezentuje. Jak miejsce, w którym poleje się pot. Być może też i krew. I łzy. A w tym wszystkim my. Cali na biało. No dobrze, Elis. Siema. O! A ty po schodach tak nie tego? No tak. Tak. Dlaczego to wszystko jest takie niegościnne? Aha. Dobra, małe problemy techniczne z naszą Kasandrą były. Że dam się wspinać. Dziwne, że nie na tym wyższym budynku, ale niech im będzie. Bierzemy wieniec, klikamy, lecimy i ruszamy na misję. Przy okazji zobaczmy, gdzie nam przyjdzie zmierzyć się w tych wszystkich dyscyplinach. Tam już nawet jakby coś biegało. Tak to wygląda. Mamy świątynię Apolla, więc jakbyśmy mieli tu się kiedyś szybko przenieść, no to będzie to załatwione. No dobra, pojedźmy sobie na koniu. Z jednej strony wyjdzie nam długa przeprawa, ale z drugiej odkryjemy też i masę terenów, które myślę, że przydadzą nam się w dalszej części rozgrywki. Ło, panie, co to za harmoszka? Same jakieś. Same golasy na tych rzeźbach. Jak tu na koniu biegać? Oni jeszcze nie wiedzą, że my będziemy mistrzem. A już by brali autografy na tabliczkach. No i tutaj właśnie te wspomniane tereny, które było widać z wody. Myślę, że robią wrażenie. Choć niektóre miejsca są dość przerażające, chociażby to drzewo w oddali. Panie, to tak na tym koniu 1,5 kilometra, to wcale nie wydaje się aż tak daleko, chociaż no podwodne ruiny
trzeba czymś się zająć, ale bardzo dobrze, że znaleźliśmy takie miejsce, ruiny, a nie, niestety to są ruiny, a nie grobowiec. Nas by interesował grobowiec, ponieważ grobowiec to jest darmowy punkt doświadczenia, niezależny od naszego poziomu, a takich już chyba 3 albo 4 zdobyliśmy. Na igrzyskach każda pomoc się przyda. Tym bardziej, że fajnie by było rozwinąć, chociaż nie wiem nawet, czy jest możliwe rozwinięcie postaci maksymalnie, jeżeli chodzi o wszelkie umiejętności, no bo w sumie ich nie bylibyśmy w stanie później przypisać. Więc nawet nie miałoby to jakiegoś większego sensu. Kolejny punkt synchronizacji, pokój olimpijski. Uważaj, aby nie dać się przyłapać na przestępstwie. Nie no, gdzie, co i jak. Przestępstwem co jest? Możemy tu wjechać. Panie, my nie możemy... Moment, to chyba nie tu mamy się wdrapywać. My nie możemy dać się przyłapać na przestępstwie. Prosto do przodu przed siebie. No i kolejne miejsce, gdzie tych misji jest co niemiara. Więc przy następnym spotkaniu pobocznym będzie i tutaj co robić. Mam nadzieję, że również po naszych igrzyskach będzie można się tego podjąć. Świątynia Zusu. Się zastanawiam, tych misji pobocznych jest tyle. Wręcz nie wiem, kiedy będzie okazja to wszystko zrobić. Znaczy, plan jest taki, że poboczne, fabularne robimy w całości. No ale tutaj na każdym kroku coś. Jest pani z wieńcem. O, blisko celu? I need to talk to him. To jakoś tak poszło inaczej niż myślałem. To tym lepiej, że wybraliśmy się na pierwszą przechadzkę. Bo mamy trochę rozstrzał w stosunku do tego, co zakładaliśmy. Pankration! I'm here for the Pankration. You must be joking. The only fighter we're missing is Testicles. To ja. He's a little under the water. I mean, weather. I'm the one taking his place. Okay, okay. Save it for the fight. This is unprecedented, but the crowd will riot if the Pankration is cancelled. Very well. The competition begins shortly. Time to go. Welcome all! It is my pleasure to introduce to you Kalias, a former champion here in the stadium, and now an esteemed judge here in Olympia! My friends, it is an honor for me to introduce this event, one so close to my heart, the Pankration! I will not delay you with words, for we all want to see action. For Zeus, let the competition commence! Ha ha ha! I'll squish you like a bug! No ciekawe, a gdzie... Gdzie nasz miecz? It hurts! Where's your tough talk gone now? Mam wrażenie, jakby ktoś się chciał z nami również pobić tu w okolicy.
A co ciekawe, teraz zauważyłem, nie możemy korzystać z naszych zdolności. That was your best? That was but the beginning. What? Now that our contestant is warmed up, let's see what she can do against Erastos. Good luck. Erastos, Erasmus, nie ma problemu. Pójdzie w ślady kolegi. Ło, jaki tutaj. A czy my mamy... Ja bym chciał... Silny cios też jest. O! Dawać następnego. Crowd loves you, but you're not done yet. Not done? A fine offering to the gods, wouldn't you say? Soon, we will return for the final contest. The mighty Cassandra against our reigning champion, Thoriavs. Astounding! To think I could be a companion to an Olympic champion! Oh, you're even better at sparring than I am. Though, if Socrates were a more willing... partner... Alcibiades, are you all right? I was with my friends, Demophanes and Callias. Respected Olympic judges, no less. Too much cheap wine? You look like you drank from Medea's cup. Medea's cup? You think he's been poisoned? To jak to, ale tylko nie Alcibiades. You were celebrating? It's the Olympics. What's not to celebrate? We were at the Leonidaion. If you've been poisoned, I need to find these judges. Poisoned? Do you think that they could be too, or... No, never. They're good men. You can't think one of them. They host a celebration every Olympics to celebrate the sacred truce. Stay with him. I'll find out what happened. Extend to me your olive branch, and I will take the grove. O, proszę. Callias został wspaniałym mistrzem olimpijskim i odtąd wszystkie jego zwycięstwa były częścią legendy. Wszyscy, którzy znali go w Olimpii, kochali go z całego serca. Nikt nie podejrzewał, że mógł fałszować wyniki zawodów. Nikt poza czcicielami. No dobrze, mamy na niego oko. Gdzieś ty się ukrył, łobuzie. Tutaj nasz siedzi. No dobrze, ale zakończyliśmy nasze zadanie pretendenta. Walka poszła chyba całkiem nieźle. Gra na czas, to nas czeka niebawem. Ale ja przypuszczam, że jestem tutaj głównym szefem wszystkich szefów, to my spotkamy się dopiero na arenie, bo dobrze wiemy, że jest podpisany rozejm, czy ogłoszony i no nie moglibyśmy, znaczy może moglibyśmy wyjść z łukiem, ale wtedy złamalibyśmy pewne zasady, więc mam nadzieję, że spotkamy się w tym kręgu w następnym odcinku, a tymczasem dzięki za to, że jesteście, dzięki za to, że gramy razem. Grał z wami Korle, trzymajcie się, hej hej!